Witam was moi drodzy, jestem Siegfried Kuła, to jest Call of Duty Ghosts. Jest darmowy weekend, więc to jest coś tam. Stwórz żołnierza. Ta rodzic, haha, taki joke. Czekajcie, Marksman, Heavy Gunner, Cover Ops. A, zostawiamy Assault, whatever. Tak zwany story jakiś. O nie, nie, sklepu nie chcemy. Dobra, tak czy siak, find game. Co to jest? Standard. No ludzie, co, czemu niektóre są żółte? Team Deathmatch, niech będzie. Powiem wam, że nie grałem w Call of Duty od drugiego Modern Warfare'a. O, już mi coś znalazło, więc to może być jakieś namerstwo. Do tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jest darmowy weekend na Steamie w Call of Duty Ghost, więc można sobie pobrać gierkę. Kto ma szybkie łącze i 25 giga wolnego na dysku, proszę bardzo, możecie pobierać i grać tak jak ja. To trwa bodajże od dzisiaj, czyli od piątku godziny 10 do, teraz nie będę, do niedzieli albo poniedziałku do godziny 10, również rano chyba. Nie pamiętam w sumie do której godziny. Wiem, że do 10, tylko teraz nie wiem, czy wieczorem, czy rano i czy w niedzielę, czy w poniedziałek. Albo do 10 wieczorem w niedzielę, albo do 10 rano w poniedziałek. Więc jak ktoś chce wypróbować nowe działo Infinity Ward, jeśli dobrze pamiętam, oni to zrobili, to możecie próbować. Niestety z tego co wyczytałem jest to tylko multiplayer, więc kto by chciał, że tak powiem, na lewo z Afriko przejść kampanię, no to niestety nie uda się. Tyle jeśli chodzi o Call of Duty. Zapraszam was teraz, zobaczymy jak mi pójdzie pierwsza gra w Call of Duty od wielu, wielu miesięcy. O co tu chodzi? Dobra, pierwszy. I zaraz będą jeszcze małe ogłoszenia parafialne, że tak powiem. Czyli tutaj zostańcie ze mną przez chwilkę chociaż. Jak tylko zginę, to powiem jeszcze dwie rzeczy. O, ktoś tutaj strzelił to jakiś granat. Co się tu dzieje? Na E mam nóż. Tego się oczywiście otworzyć nie da, bo po co? Świat to już jest nieinteraktywny. O! O, i zginąłem. Dobra, słuchajcie, pierwsza śmierć, więc dwa małe. Krótkie. No da. Więc dwa krótkie. Co to jest? Dwa krótkie ogłoszenia parafialne, jak to wcześniej nazwałem. Po pierwsze, będę na tak zwanym Intel Extreme Masters. To będzie teraz. Zaraz. No to nie tak teraz, bo w sumie za dwa tygodnie dopiero jakoś. Czy nawet trzy, to jest bodajże 14-15 marca, coś tak. O, wybuchło coś. 14-15 marca, coś w tych okolicach jest Intel Extreme Masters w Spodku w Katowicach. Będę tam, więc jeżeli ktoś chciałby się zjawić, powiedzieć: ej, Siegfried, nazywam się, nie wiem, Franciszek i daj mi Nataszę. Mój nick to Franciszek, o, oj, znowu coś wybuchło. Coś tam pika, ja do tego pikania powinienem słuchać, a nie gadać. Więc jak ktoś chce powiedzieć, mój nick to coś tam, daj mi Nataszę, no to kurczę, proszę bardzo, można przyjść. Oczywiście nie powiedziałem, że dam komuś tam Nataszę, ale spróbować zawsze możecie. To jest tyle, jeśli chodzi o Intel Extreme Masters. Już pewnie powinno wam zniknąć logo, które pewnie zasłaniało połączenie. O, zabiłem kogoś! Pierwszy mój kill w Call of Duty Ghost, ale zamulaście biega mój bohater. Bohater w ogóle, nie? Ojej, skończyło mi się amo. No i tyle jeśli chodzi o Intela. Tam będą zawody w różne gry, możecie też przyjść popatrzeć, zapraszam. Nie wiem jak z biletami co prawda jeszcze. To musicie sobie pogooglować, w jakiej cenie na jakiej cenie. W ogóle z ogłoszeń dotyczących mojego kanału jeszcze parę spraw. Po pierwsze, chciałbym zacząć od dnia premiery nagrywać grę, co się nazywa Thief, czyli złodziej, pisze się Thief. Wielu z was może ją kojarzyć, inni niekoniecznie. I chciałbym, żebyście się po pierwsze wypowiedzieli, czy chcecie, żebym to nagrywał. Mam nadzieję, że owszem, ponieważ ja gry nie mogę się doczekać. Ale z innej beczki jeszcze. O, tam tu strzela. Z innej beczki. Tak chciałem powiedzieć. Aha, już wiem. Chciałbym też, żebyście powiedzieli, jaki rodzaj nagrywania byście sobie życzyli. To znaczy, mam dwa pomysły. Jeden jest taki, że po prostu nagrywam po swojemu. A wy to oglądacie? Jeden jest taki, że nagrywam po swojemu, a wy to oglądacie. I nagrywam własnym tempem, a wy to potem oglądacie, jak ja wrzucam na przykład codziennie nowy odcinek. Albo robimy tak, że nagrywam odcinek, wy go oglądacie i wypowiadacie się na temat odcinka i na temat tego, jak chcielibyście, żebym przeszedł następną misję. Też jak wiemy, misje czy lokacje w tejże grze mają się wiązać. O, dzień dobry. Mam
się wiązać między innymi ze skradaniem i kradzieżą. Jak tytuł wskazuje, złodziej, więc będziemy starać się kraść. No i robić to przede wszystkim po cichu, żeby nas nikt nie... nie przyłapał. Co jest na piątce? O, widzę, odcisiałem piątkę, ale mi nie wyszło. Patrz, mam na piątce, co to jest? Co to jest? No, także jak więc piszcie, czy chcecie, żebym przychodził po twojemu, czy wolicie pod każdym kolejnym odcinkiem FIFA robić głosowanko, takie jakby, czy następna misja ma być bardziej skradankowa, bardziej z rozróbą, czy się skupię na kolejnych... Kupię na kolejnych skarbach do zgarnięcia, czy raczej na tym, żeby poubijać większość wrogów, albo żeby przejść po ciłku, czy na wszystkim naraz w ogóle. Oczywiście nie jest powiedziane, że zawsze będzie to wychodzić, ale będę się starał dostosować tego, tak u mnie z tej strony. Tyle jeśli chodzi o tipa. Oj, umrzał. A, nie umarł. Wow, znowu. Coś miałem jeszcze mówić odnośnie jakichś gier. Co ja się pojawiłem przed kolesiem. No, że jak tak patrzę na tego Call of Duty, to mi się podoba mniej niż Modern Warfare na razie. Dwójeczka oczywiście, bo to jest Modern Warfare, którego z nie grałem. Przypadł mi do gustu, muszę przyznać. Oj. Jeszcze jakichś dwóch grach miałem powiedzieć. Wiem, że miałem powiedzieć o South Parku, kijek prawdy. I o czymś jeszcze. Czy jestem kobietą? Tak dziwnie sobie dyszę. Enemy SATCOM spotted. Patrz, nadchodzi premiera dwóch gier, które mnie interesują. Tym jest South Park. No nic, napiszę wam tytuły w opisie filmiku, więc przeczytajcie. Chodzi generalnie o to, że chciałbym, żebyście mi pomogli zdecydować i powiedzieć, którą z tych serii chcecie na moim kanale. Czy to ma być South Park, o którym właśnie mówię, kijek prawdy. Jest to RPG w stylu, w stylach, że tak powiem, czy klimatach. Klimatach trudno powiedzieć, żeby South Park był w jakikolwiek klimatach, bo South Park jest w klimatach South Park. Raczej chodzi mi właśnie, że w stylu Final Fantasy, czyli walki turowe, tego typu rzeczy. Grałem w demo tejże gry i naprawdę przypada mi do gustu. Mam nadzieję, że finalna wersja będzie równie fajna, ale różnie z tym może być. I jakaś druga gra, o której teraz tytułu nie mogę sobie za cholerę przeczytać. Niestety skleroza to taka przypadłość ma. Oj. Gdzie tu się rzuca flesza na przykład? Może na kusie rzuca flesza, nie sprawdzam. No więc piszcie, czy chcielibyście South Parka, czy tą drugą grę, o której będę pisał w opisie, bo teraz nie potrafię jej sobie przypomnieć. Wiem, że miał być Thief, South Park i coś jeszcze, ale że Thiefa udało mi się zdobyć w bardzo niskiej cenie, więc Thiefa już mam. Nawet mi się w przedwczesnym pobieraniu ściągnął. A South Park i ta druga gra, no to tak jak mówię, decyzja na moment kupna tej gier, gdy będzie premiera. Chwilek minie, czy sobie przypomnę, co to było za gra poza South Parkiem. No nic, czytajcie opis, w opisie na bank będzie wymienione, co to za grę mi chodziło. Z mojej strony to było na tyle, mam nadzieję, że no tutaj nie przejmujcie się moim lamieniem, bo wiadomo, gadam i pierwszy raz gram w to w ogóle w jakiegokolwiek koda od dawna. Graficznie według mnie nic się nie zmieniło, jeśli nawet nie jest gorzej od Modern Warfare'a. Gameplay jakoś bardziej mi podobał ten się w Modern Warfare, ale wiadomo, że co się wspomina, to czasami inaczej wypada niż w rzeczywistości. Z mojej strony to było na tyle, wypowiadajcie się, piszcie i w ogóle trzymajcie się i mam nadzieję, że z niektórymi przynajmniej do zobaczenia na Intel Extreme Masters. Trzymajcie się i hej! Już mi się przypomniało, więc dopowiem na koniec filmiku. Druga gra, o której zapomniałem wam powiedzieć, to Dark Souls 2, więc tutaj krótki wybór dla was. Czy byście woleli pooglądać w najbliższym czasie, jak Siegfried chodzi jakimś kolegą Cartmana i słucha żartów o pierdzeniu, ewentualnie rzuca w przeciwników kupą, piłką do koszykówki i tak dalej, a to wszystko w klimatach pseudo-fantazy RPG. Pseudo-fantazy, zobaczycie dlaczego, ponieważ tam jest takie udawane dziecięca zabawa i w ogóle, no ale szczegółów nie będę wnikał. Mam tylko nadzieję, że South Park nie będzie trwał 2-3 godzinki, bo tego się najbardziej boję. Czy wolelibyście po prostu popatrzeć, jak Siegfried się wkurza i lami i zostaje zabijany przez jakiegoś moba w Dark Souls 2 albo przez bossów i w ogóle, więc
Wybór do was. Mam nadzieję, że zdecydujecie coś mądrego. Chyba że stwierdzicie, że żadnej z tych gier nie warto kupować, no to wtedy nie kupię żadnej i tak to się skończy. Już koniec mojego gadania. Trzymajcie się i do następnego i hej, 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 hej.